Czy wiesz, że w Farmingu 11 można było łatwo prankować innych graczy w trybie multiplayer? Zapraszam Cię na trzecią część porównania Farminga sprzed kilkunastu lat z obecną wersją. Aby pokazać Wam kolejną rzecz, muszę skoczyć do sklepu i kupić sobie na przykład jakiś taki ciągnik i do tego wezmę sobie jeszcze jakiś siewnik, może nie ten najmniejszy, może wezmę coś większego, na przykład od marki Horsch. Powiedzmy, że wezmę sobie największy siewnik, czyli Horsch Pronto 9DC. Kosztował on 97 tysięcy złotych, więc no, jakby nie patrzeć, niemałe pieniądze. Natomiast wygląda na to, że ten siewnik pojawił się z prawej strony, więc ja sobie teraz do niego podjadę. Tutaj w Farmingu 11 mieliśmy bardzo dużo różnego rodzaju maszyn marki Deutz i właściwie były to jedyne licencjonowane traktory. Modele, no cóż, dzisiaj pozostawiają wiele do życzenia, ale te kilkanaście lat temu robiły naprawdę fajną robotę. Ja sobie teraz podłączyłem, jak widzicie, siewnik, złożę go sobie jeszcze, żeby spokojnie nim przejechać na pole i uwaga, muszę jeszcze napełnić maszynę. No i jeszcze oczywiście auto wymusiło na mnie pierwszeństwo, ale to już inna sprawa, o tym to już na pewno doskonale wiecie, że tutaj można było normalnie wjeżdżać w samochody. Natomiast teraz zamierzam Wam pokazać coś, czego w 22 po prostu nie ma. Oczywiście najpierw muszę podjechać napełnić maszynę, więc zacznijmy sobie od tego. W 22 kupujemy sobie właśnie tego typu ziarna po prostu w sklepie, natomiast w 11 trzeba było podjechać na gospodarstwo w określone miejsce i dopiero tutaj mogliśmy sobie napełniać nasze siewniki. W tym momencie właśnie napełniłem siewnik do 30%, w zupełności mi to wystarczy i pojadę sobie teraz na moje pole. A wiecie, co chcę Wam pokazać? Chcę Wam pokazać coś, co naprawdę potrafiło bardzo denerwować graczy na multiplayerze. Dlaczego? Jak nie wiedziałeś, co zrobić, a chciałeś zdenerwować swoich innych graczy, to wystarczyło, że pojechałeś sobie na pole i teraz, jeszcze tylko muszę znaleźć odpowiedni klawisz, popatrzcie, wybierz ziarno klawisz O, więc ja teraz zrobię coś takiego. Włączam maszynę i zaczynam siać pszenicę. Dobra, tylko muszę ustawić odpowiedni klawisz tempomatu, żeby tu się nic złego nie stało. Okej, trójka za szybko, to ustawiam dwójeczkę, jedziemy 24 km na godzinę, siejemy teraz i uwaga, wciskam szybko klawisz O. Popatrzcie, co się dzieje. Mogłem zmieniać, serio, mogłem zmieniać typ rośliny w trakcie jazdy. Czy wy sobie to wyobrażacie? Czy wy sobie wyobrażacie, co tutaj będzie za chwilę rosło? Popatrzcie, swoją drogą w Farmingu 22 mamy dużo więcej roślin, bo w 11 mieliśmy kolejno pszenicę, kukurydzę, jęczmień, rzepak, trawę i tyle. Nie było więcej upraw, więc ja sobie przejadę tutaj dosłownie jeszcze raz, okej, zmieniając sobie ciągle klawiszem O różnego rodzaju rośliny i zaraz, dosłownie za chwilę, poczekam, aż mi to urośnie i zobaczycie, co się wydarzy, bo to naprawdę będzie gruba jazda, więc widzimy się za chwilę, bo chcę Wam to po prostu pokazać. Zmieniłem skalę czasu, żeby zwiększyć prędkość wzrostu roślin. I zobaczcie, po załadowaniu gry od nowa mamy wszystkie maszyny odpięte od ciągnika. Serio, tak to tutaj wyglądało. Za każdym razem wszystko trzeba było podpinać od nowa. I jeszcze jest jedna kwestia, bo pewnie zapytacie, dlaczego musiałem uruchomić grę od nowa? Ano dlatego, że po prostu opcja zmiany skali czasu nie jest dostępna tutaj dynamicznie w grze, tylko trzeba wyjść do menu i tam sobie to zmienić. No i zobaczcie teraz, co się stało. Po prostu całe pole, jak widzicie, wyrosło w takich dziwnych roślinkach. Każda część pola jest, jak widzicie, bezużyteczna, bo nic z tym nie dało się zrobić. W ten prosty sposób można było denerwować innych graczy, co oczywiście w Farmingu 22 jest już bardzo mocno utrudnione. W obecnym farmingu również możemy zmieniać materiał siewny w siewniku bez większych problemów. Zobaczcie, robimy to klawiszem Y, nie klawiszem O, tylko Y. Mamy oczywiście dużo większy wybór, powiedzmy, że ja wybiorę sobie teraz, no na przykład rzepak. Muszę jeszcze chyba tylko wzrost sezonowy wyłączyć, bo oczywiście zaraz dostanę komunikat, że nie mogę siać danej uprawy. No chyba, że mogę. Zobaczmy, a akurat mogę rzepak siać, no to dobrze, to nie muszę tutaj niczego zmieniać. Natomiast to, co... Aha, jeszcze muszę rozwiązać
rozłożyć narzędzie. No tak, zapomniałem teraz o tym, teraz jest więcej takich rzeczy, o których można zapomnieć. Natomiast ruszamy. Najważniejsza rzecz jest taka, że w tym momencie, kiedy ja już jadę, to nie mogę zmienić sianej rośliny. Muszę się zatrzymać, żeby ją zmienić, więc żeby coś takiego robić niepostrzeżenie, no to jest już raczej niewykonalne. Kolejna rzecz jest taka, że jeśli na przykład gracie sobie na multi, to zawsze możecie zobaczyć, co na danym polu jest zasiane. Teraz na 41 sieje sobie rzepak, więc od razu po kolorkach łatwo można zobaczyć, gdzie kto co sieje. W przypadku Farminga 11 takiej możliwości nie było, więc po prostu w momencie, kiedy mieliśmy pierwszy stopień wzrostu, o, czyli tak jak teraz, to dopiero teraz człowiek się przekonywał o tym, że jakiś gracz zrobił psikusa, no i w tym momencie całe pole trzeba jeszcze raz kultywatorować. A najgorsze jest to, że jeżeli w 22 ktoś wam robi tego psikusa, to łatwo możecie go po prostu wywalić, a tutaj jest to praktycznie niemożliwe, żeby odkryć, kto robił sobie jaja na danym polu. Kolejna kwestia dotyczy maszyn, a właściwie ich wielkości. Nie było tutaj żadnych ogromnych maszyn. No zobaczcie, zgrabiarka największa miała szerokość roboczą, która nawet nie była zdefiniowana, bo była tak mała. Przetrząsacz przyspiesza suszenie świeżo skoszonej trawy, 6 wirników zapewnia wydajną pracę. No fajnie, ale nie było tutaj niczego wielkiego. Największy siewnik 9 metrów. Na przykład dalej mamy tutaj kultywator 7,5 czy 6 metrów. Nie było tutaj gigantycznych maszyn. No a jak jest w 22? No w sumie to takich ogromnych, gigantycznych maszyn to też nie ma, dlatego że największe i najciekawsze to są dostępne w modhubie, ale są i są to oficjalne mody od Giantsa. Tutaj na przykład nasze siewniki kończą się jak widzicie na 15 metrach, więc są te maszyny całkiem spore. Możemy na przykład znaleźć jeszcze siewniki punktowe, które również są duże, tutaj na przykład prawie 18 metrów, a tu ponad 18 metrów. Nie mówiąc już na przykład o opryskiwaczu samojezdnym, który jest gigantyczny, lub na przykład możemy sobie znaleźć, o dla porównania weźmy sobie jeszcze ten przetrząsacz powiedzmy, tamten przetrząsacz był mały, a ten ma no 17 metrów. Więc jak widzicie teraz mamy przede wszystkim dużo większe maszyny. I jeszcze jedna ważna rzecz. Wtedy mapa to był kwadrat o szerokości 2 na 2 km, a teraz jest dokładnie tak samo, więc mamy ewidentnie większe maszyny, którymi możemy pracować na naszych polach. Idę sobie teraz przez środek pustyni w Farmingu 11. No serio, ale co mogę tutaj powiedzieć? Na tej mapie praktycznie nie mieliśmy drzew. No, zobaczcie tylko na to. Owszem, były pojedyncze, ale bardzo pojedyncze. Te wszystkie góry, które były tutaj dookoła, no niestety, no wyglądały ładnie, ale nie były porośnięte drzewami. Swoją drogą może ja wam to pokażę jeszcze za dnia, bo w tym momencie zaczyna się robić tutaj ciemno i chmury wyglądają na przykład imponująco. Moim zdaniem te tutaj chmury, ten taki zachód słońca był naprawdę super. Tutaj znaleźć można było jeszcze jakiś taki budynek, ale do niczego on nie był użyteczny. Jedyne co mogliśmy sobie na niego zrobić, to przy sprzyjających okolicznościach po prostu na niego wskoczyć. No dobrze, jestem sobie w tym momencie koło tej wiaty, tym razem już to o troszkę bardziej normalnej godzinie, 12:30. Wspinam się jak widzicie na wyżyny normalnie, jakby to był jakiś Mount Everest, bo nie ma nawet trawy na ziemi, tylko normalnie lita skała wszędzie. O, tu jakieś dźbełka trawy się znalazły, no właśnie. Jestem w tym momencie na samej górze wyciągu narciarskiego, swoją drogą bardzo fajnej rzeczy tutaj w Farmingu 11, ale do rzeczy. Popatrzcie tylko na to, ile mamy drzew na tej mapie. No ja jestem w stanie je policzyć, no może nie na palcach jednej ręki, ale myślę, że na palcach kilku rąk już bez najmniejszego kłopotu. I nie chodzi mi o to, żeby popadać tutaj w skrajności i na przykład porównać tę mapę z mapą Last Silver Run, no tylko zobaczcie, tu tych drzew w ogóle nie ma. Naprawdę, nie mamy nawet jednego małego obszaru, gdzie po prostu byłoby troszkę więcej drzew. Właściwie to mamy obszar, gdzie tych drzew jest więcej, to znaczy jest ich dosłownie 5. Jest to tam w okolicy tego starego młyna. No po prostu nie ma na tej mapie nic.
Oczywiście w 22 wygląda to zupełnie inaczej. Tutaj tych drzew jest bardzo, bardzo dużo. Praktycznie na każdej mapie znajdziemy ich naprawdę sporo. Nawet na takiej mapie jak Oibeiron znajdziemy ich dość dużą ilość. Natomiast oczywiście tutaj mamy też takie, można powiedzieć, małe lasy, które znajdują się w północnej części mapy, więc pozwólcie, że ja się teraz tutaj dla was po prostu przeteleportuję na stację paliw, żebyście zobaczyli, że faktycznie tutaj jakieś lasy były. Było ich mało? Właściwie to jest ich mało i generalnie to jest jedyny taki większy las tutaj na tej mapie, ale się znajduje. Oczywiście mamy różnego rodzaju typowo leśne mapy, jak na przykład Las Silverrun. Ja wiem, że w 11 nie mogliśmy w żaden sposób tych drzew wycinać. To się pojawiło dopiero w 15, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast mimo wszystko te drzewa tutaj naprawdę robią klimat, bardzo ładnie wyglądają. No i zobaczcie, że teraz jest ich dużo, a dawniej ich po prostu praktycznie nie było. Mówię o drzewach, ale trawy to tutaj też za bardzo nie ma. No właściwie to tylko tutaj sobie coś rośnie. No powiem szczerze, nie ma tego za dużo. A propos trawy. Trawę można było kosić, oczywiście, tak jak w normalnej grze z typu symulator farmy. Ale no było to troszkę inne. Dlaczego? Chodźmy sobie kupić najpierw jakiś specjalny sprzęt. Może wezmę bezużyteczny ciągniczek, czyli traktor Deutz Agro Plus 77. Może sobie go kupię i zaraz powiem, czemu ten traktor był trochę bezużyteczny. Natomiast muszę sobie wziąć jeszcze maszynę, czyli muszę wziąć kosiarkę. Kupię sobie tu dwie kosiarki i teraz lecimy sobie do sklepu. To był traktor sadowniczy. No, on naprawdę wyglądał jak sadowniczy, natomiast oczywiście sadów w 11 nie było. Tutaj bez cienia sarkazmu, naprawdę to był taki traktorek trochę bezużyteczny, bo po prostu on był mały, lekki, no i generalnie do niczego wielkiego się nie nadawał. No ale dobra, ja go sobie tutaj wziąłem. Teraz uwaga, czy ja to mogę w ogóle podłączyć do przodu? Tak, mogę podłączyć, świetnie. No to podłączyłem sobie kosiarkę do przodu. Aha, teraz jeszcze muszę podłączyć kosiarkę do tyłu. No, będę musiał teraz tutaj jakoś odpowiednio podjechać. Zaraz sobie... O, przesunąłem, jak widzicie, kosiarkę, a przecież ja się z nią niby nie stykam. No ale dobra, nie ma co. Teraz muszę sobie tutaj podjechać. Okej, podjedziemy, podjedziemy. Dobra, podłączamy kosiarkę i teraz popatrzcie. Opuszczamy kosiarkę, włączamy ją. To samo robię teraz z drugą, no i zobaczcie, aha, teraz to mi ten traktorek nie chce jechać, bo tutaj po asfalcie to nie będzie kosił. No dobrze, ja sobie wjadę teraz tutaj, na łąkę i zobaczcie, no oj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 
koszę, normalnie łąkę i ta trawa nie znika. Dlaczego? Dlatego, że tu była taka specjalna trawa, którą można było kosić. Dlatego, że trawę w Farmingu 22 można było kosić tylko i wyłącznie na polach, tylko tam, gdzie została ona posiana na przykład. Natomiast nie można było sobie kosić trawy, która sobie tak rosła powiedzmy gdzieś tam na boku. Nie było takiej możliwości. Trzeba było po prostu sobie posiać trawę albo znaleźć pole z trawą, jeżeli chcieliśmy po prostu zrobić sianokosy. Obecnie w Farmingu możemy kosić trawę, jeżeli tylko pole jest w naszym władaniu. Zobaczcie sobie teraz, wiecie co? Kupiłem sobie traktor sadowniczy, jak widzicie, aż mi się przypomniała seria na No Man's Land, bo tam robiłem tego typu absurdalne rzeczy. No i mam tutaj kosiarkę, włączam kosiarkę, rośnie sobie tutaj trawa na łące i jak widzicie, bez najmniejszego kłopotu jestem w stanie ją kosić. Bez względu na to, czy ona jest na polu, czy ona sobie rośnie, nie wiem, gdziekolwiek indziej jest trawa, to ja ją mogę kosić. No i jak widzicie, ona sobie rośnie tutaj poza polem. No i teraz jedyne, co mnie ogranicza, to to, czy jestem właścicielem tego pola. Jeśli tak, no to mogę sobie kosić zawsze i wszędzie. Teraz czas na mały eksperyment. Podobno można było wylecieć w kosmos, podłączając maszynę, która była odwrócona. Zobaczmy, czy tak się faktycznie działo. Wciskam. No tak, latamy 100 km na godzinę nad mapą. Latamy teraz w tym momencie. Zostałem wystrzelony gdzieś w przestrzeń kosmiczną, jak widzicie, ponieważ próbowałem podpiąć maszynę, która leżała do góry nogami. Ja nie wiem, czy będę teraz tak lewitował w nieskończoność, czy może kiedyś spadnę, chociaż wygląda na to, że chyba jednak lecę i to prosto do rzeki, więc może się nawet zaraz utopię. Natomiast powiem szczerze, takiego błędu to naprawdę w Farmingu 22 nie ma. Mega, mega niezła sytuacja. O, udało mi się nawet odczepić w odpowiednim momencie w takim razie moją kosiarkę, więc...
Ja chcę jeszcze raz! Nie! Tak, ja też chcę jeszcze raz. Dobra, jedziemy. Teraz podłączę sobie do przodu i zaraz wylecimy w kosmos jeszcze raz. Popatrzcie teraz, co się stanie. Podłączamy i lecimy, co prawda dużo bliżej i niżej niż ostatnio. Ale naprawdę, takie rzeczy w Farmingu 11 to była codzienność. A i tak człowiek w to grał i naprawdę miał mnóstwo frajdy. No dobra, i na koniec wrócimy sobie jeszcze do tego zielonego traktora, dlatego że teraz pokażę wam coś z pracownikami. Swoją drogą, pracownicy w Farmingu 11 to była nowość, więc też nie można było od nich zbyt dużo wymagać. I powiem szczerze, że akurat funkcja pracownika to niespecjalnie się zmieniła na przestrzeni tych wielu lat. Też przyjeżdża się na kraniec pola, też puszcza się pracownika klawiszem H i czeka, aż pracownik skończy, albo wcześniej odstawi jakąś lipę na polu. No niestety, tak to wygląda. Natomiast w Farmingu 11 pracownik zachowywał się tak, że można go było puścić w każdą stronę, w każdym kierunku. Zobaczcie, ja sobie teraz puszczę pracownika na ukos, bez żadnego kłopotu można było to zrobić. W Farmingu 11 pracownik zachowywał się tak, że po wciśnięciu klawisza H pracownik jechał prosto, idealnie prosto, bez względu na to, jakie było pole, jak to pole wyglądało, on po prostu jechał idealnie prosto. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że można było troszkę lepiej dopasować sobie pracowników do swoich własnych potrzeb. Natomiast wada tego była taka, że po prostu jeden pracownik pozwolił sobie zachodzić na przykład na drugiego pracownika, bo nigdy nie dało się puścić dwóch pracowników dokładnie na takim samym kursie. Kłopot jednak polegał na tym, że czasami mieliśmy trochę większe pole do obróbki, no i wyobraźcie sobie taką sytuację. Przyjedziecie sobie na koniec pola, o, na przykład tutaj, i teraz powstaje pytanie, jak ustawić tego pracownika? Jak będzie on ustawiony dokładnie, idealnie równolegle do krawędzi pola? No, powiem szczerze, nie jest to zadanie łatwe. Nawet jeżeli tutaj wydaje się wam, że ustawiliście go idealnie, to na końcu pola najczęściej był do zrobienia mijaczek. No ale mimo wszystko, naprawdę była to funkcja, która znacząco usprawniała rozgrywkę w Farmingu kilkanaście lat temu. Chciałbym powiedzieć, że dzisiejsi pracownicy to jest naprawdę rewolucja w stosunku do tego, co mieliśmy kilkanaście lat temu, ale niestety tego powiedzieć nie mogę. Owszem, jeżeli podjadę sobie na pole i puszczę pracownika dość krzywo, to on wyrówna tutaj do siatki, dlatego że możemy puszczać tego pracownika prostopadle, równolegle albo pod kątem 45 stopni, oczywiście tutaj do mapy. Teraz jedzie on sobie w relacji wschód-zachód, może jechać północ-południe, no i oczywiście jeszcze pod kątem 45 stopni. Tylko tyle i aż tyle. Natomiast mamy tutaj w Farmingu 22 limit 10 pracowników, który moim zdaniem jest trochę za mały. Dodatkowo ci pracownicy odwalają lipę chyba jeszcze częściej niż w Farmingu 11, bo nawet znalazłem taki wątek na oficjalnym forum Giantsa, poświęconym oczywiście limitom tych pracowników, i tam spodobał mi się taki jeden z wpisów, który jasno stwierdził, że po co więcej pracowników niż 10, skoro ci pracownicy to i tak są głąby i nie poradzą sobie tutaj na polu, więc po co ich więcej? No, myślę, że tego typu rozumowanie jest troszkę kontrowersyjne, bo ja znajdę zastosowanie nawet dla 15 pracowników Giantsa, zwłaszcza na wielkim polu, ale prawda, niestety funkcja pracownika moim zdaniem wymaga gruntownej przebudowy. Uważam, że ta funkcja powinna zostać bardzo mocno usprawniona w kolejnych farmingach. Na szczęście w 22 mamy coś takiego, co nazywa się Courseplay, i tam faktycznie pracownik zachowuje się już troszkę lepiej. Mówię troszkę, dlatego że lipę to i tak potrafi odwalić, ale przynajmniej wtedy jest śmiesznie, no i jest to modzik, więc oczywiście mamy dodatkową rozgrywkę. Dajcie znać w komentarzach, czy znacie jeszcze jakieś inne rzeczy, na którymi powinienem się pochylić w trzeciej części tego filmu. Być może taka właśnie powstanie, a ja się już z tobą żegnam i mam nadzieję, że dobrze ci się grało tak w starego Farminga, jak i w tego nowego, bo mnie oczywiście świetnie się bawiło dawniej i świetnie się gra teraz. Trzymaj się i do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć!